Kochani, godzina 16, na tę godzinę się zapraszaliśmy wspólnie do tego, żebyśmy jakoś zauważyli takie piękne dwa dni w roku, w których jakoś to ciepło, które dziadkowie i babcie potrafią chyba jeszcze lepiej jak rodzice przekazywać wnuczkom, chcemy jakoś zauważyć, docenić. Chcemy w taki sposób za to podziękować i te nasze wspólne tutaj chwile, które spędzimy, niech temu właśnie służą. A teraz niech przemówią nasi artyści, którzy mają coś do przekazania i głos oddania. Dziadę Rzeszu kocham szczerze, jego słowa zawsze wierzę. Dziadek mój ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie. To naprawdę trzeba przyznać. Dziadek fajny jest mężczyzna. Bądź zdrowy, dziadku kochany i bądź zawsze razem z nami. Jestem mała wróżyczka, wypadłam z koszyczka. Nie umiem winszować, tylko babcię mocno pocałować. Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajką drzwi. Bo gdy kładzie się nas do łóżka, potem mamy piękne sny. Babcia wszystko robi dla nas, z jej pomocy każdy raz. Babcia strasznie jest kochana, więc niech żyje nam 100 lat. Niechaj dziadziu z babunią tak nam długo żyją, póki komar i mucha morza nie wypiją. A ty, mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli, niech się dziadzio z babcią nażyją do woli. Babciu, w dniu twojego święta chcę, byś była wypoczęta, więc pomogę ci w zakupach, przypilnuję, żeby zupa z garnka ci nie wysypiała. I pod łóżko dam poduszkę, aby słodko spało. Tak wiele mnie nauczyłaś, tak wiele uśmiechu mi dałaś. Na spacery ze mną chodziłaś, kiedy byłam jeszcze mała. Do snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko mnie. Więc podziękować ci, babciu, za to wszystko chcę. Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się, bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kocham cię. Do kolędowania te cienie, które przygotowały. O gwiazdo betlejemska. O gwiazdo betlejemska. Szukam cię wśród nocy. Może pokój. Dostosujmy się do operacji, którą on nam podyga. Podygra jak pan. Dobre klejem pospieszajcie, przy
Proszę, proszę bardzo. Betlejem. Bardzo ładnie. Pomyśl mi się z tym pytaniem, dobrze? Drugie pytanie. Brawa, dzieci biją brawa. Jak długo, dzieci biją brawa. Jak długo trwało post i modlitwa Chrystusa na pustyni? Jak długo? Ile dni? 40. Okej, 40. Trzecie pytanie. Kto wypowiedział słowo, a Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pytanie czwarte. Kto podał Jezusowi chustę w czasie drogi krzyżowej? Kto pierwszy lepszy? Brawo, święcony. Na jakiej górze został Jezus ukrzyżowany? Ręka do ręka do góry. Nie, to no, na jakiej górze? Na jakiej górze Jezus przemienił się? Na jakiej górze? Podaj imię i nazwisko twojego księdza proboszcza. Pod jakim imieniem występował święty Paweł? Pod jakim imieniem występował święty Paweł przed nawróceniem? Miał na imię? Ślicznie, Szymon, proszę punkta. Czego nam szansa dało? Wszystko minus jeden. Wymień imię świętego związane z Asyżem. Franciszek. Brawo, brawo, tak młodzi, brawo bić. Dziesiąte pytanie. Podaj pełną nazwę wydanego ostatnio katechizmu. Znaczą być, że to jest jakiś czas wydany, ale pełna nazwa to jest katechizm. Pięknie, ale pan jest głośny. Katechizm Kościoła Katolickiego. Uzupełnij frazę nie same, czy nie człowiek. Podaj jeden z tytułów czasopisma katolickiego. Jeden z tytułów czasopisma katolickiego. Na przykład Gość Niedzielny. Tak. Chciałem słyszeć, jak Abyska śpiewa nam tę kolędę. Proszę bardzo. No, to się nie rymuje. No nie szkodzi. To się nie ma rymować. Dobrze, nie rozśmieszamy go.
Bardzo, bardzo trudne zadanie przecież wtedy. Nie ten baranek jest już bardzo chory, zrób innego, rób innego. Twoja kolejna ta sama, przybliżaj do Bethlehem, zgadza się? No to słuchamy, jak tobie to wyjdzie. Oczywiście nie jest on na tym rysunku tak klarującym jak w rzeczywistości. To nie moja wina, że mam prześlad do niechęci mnie do malowania. Tak, myślę, że wszyscy zasłużyli na jakieś nagrody i idę coś poszukać. Trzeba za to kolędowanie trzeba im podziękować według naszych starych zwyczajów. Ja bym wam tak podziękował. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy. Tak to Boże daj. Teraz te kolędy spodziewamy, jest po polu.